ISIS urządza konkurs zapamiętywania treści Koranu nagrodą młode dziewice. ISIS w Syrii urządza konkurs, którym należy popisać się znajomością Koranu. Jednak to nie sam konkurs wzbudza największe emocje. Najbardziej dyskusyjne są tutaj nagrody. Dla laureatów przewidziane są nagrody w postaci seks niewolnic. I to niezwyczajnych seks niewolnic. Są one bardzo młode i są dziewicami. Ten dziwny konkurs został urządzony w rejonach Syrii kontrolowanych przez ISIS, a niektóre z niewolnic mają jedynie 12 lat. Zapewne wielu wojowników zarywa już teraz noce w nadziei na główną wygraną. Islamiści rozdawali niedawno ulotki zatytułowane Pytania i odpowiedzi dotyczące łapania jeńców i niewolników. Jedno z pytań w ulotce brzmiało: czy dozwolony jest stosunek z niedojrzałym płciowo dzieckiem? Odpowiedź na to pytanie brzmiała tak. Były islamista, który wystąpił w filmie dokumentalnym Exposed Jihad, powiedział, że jedyną rzeczą, która przyciąga młodych chłopców do ISIS, są obietnice chwały i seksu.